No dobrze. Aha. To ja odpalam. Ja też odpalam. Nagrywanie włączone. Każda Kolejne drużyna ciekawe sobie. spotkanie dzisiaj. No, każda drużyna zapewnia sobie zawodnika rezerwowego. Trzech nawet. Ogólnie w dzisiejszym spotkaniu klanu Bob ATA, klan Bob przegrał atak przez głupi błąd wybrania czołgu po czasie. No, u nas było bardzo podobnie. PLH się nie dogadało, grali w szóstkę. A i tak wygrali. Ale to jest ciekawe, ale to bardzo ciekawa zależność, ponieważ na bagnie obrona wygrywała, ale na Runibergu wygrywała atak. Bitwy na dziesiątkach. Z tego co zauważyłem, panowie, atak na tej mapie jest ogólnie podzielony. Część drużyn atakuje jedynką, dwójką, reszta atakuje linią JK. Zobaczymy, jak będzie w tym spotkaniu. Pokażę obie drużyny. No, mogę powiedzieć, że wczorajszy atak w wykonaniu Serenity przeciwko Top 25 pojechali dwiema stronami. Top 25 za daleko odjechało od kapa. No i... Wiem, oglądałem ten mecz. Ciekawy był. No cóż, no. Że ja już dopalam papierosa. Zajmijmy się komentowaniem. Makos, T57 Heavy, Batchat, IS-4, dwie trójki, MX-1390. Dwie piątki i 27, 2 STI, trzy piątki. Wszystko się zgadza, można jechać jak najbardziej. Bez. A tak może się nie powieść, jednak jednak jakiś medzik, ewentualnie lajcik to oczy drużyny. Przejrzyjmy, kto jakimi zestawami gra. Mister Scott, małe zestawy, duża gaśnica, słabiutko. Zeszyt, małe zestawy. Czy mówicie, że nie mają spotterów, a jednak nie zauważyliście tym, że na przykład kraby mają Batchata, mają MX-a 1390, mają wystarczające oczy? Ale w obronie tak, ale mówiłem o ataku. Mówiłem o ataku. Ach, mówi się o ataku, no to nie Niszę tam słyszałem, ale no.
Szykuje się atak bagnem. No, nie wiem jak u was, ale u mnie czołgi dostały silniki hybrydowe. Ja też niektórych czołgów nie słyszę. A nie wiem, czy ogólnie ta pogoda dzisiaj skakała, czy nie. U nas to wyglądało strasznie w poprzednim meczu. Gdy jakiś czołg ginął, od razu kamera przeskakiwała. Ale zobaczmy. Cała drużyna bomb wyświecona. Strucla próbował coś strzelać, niestety nie trafiał, sam został za to trafiony. Objeżdżać. Tak, no już. Baczat przoduje. Baczat wyświecony. Ale zobaczmy. Tu stoją dwie ustawione trójki. Zeszyt Jarci. WT57 Heavy z tyłu w pomocy. Rower wisie czwartym. Na rogu. Bartuś otrzymuje już trafienie od MX-a. Drugie. Trzecie. Już lecą pestki. Ale zobaczmy, chłopaki. Próbują objeżdżać. Ale nie wiedzą, że tam są ustawione dwa T-50 Heavy. Kapem. Ale zobaczmy. Klan Crazy Rabbits ma dwa czołgi w obwodzie. Dwa Lighta i Batchata, które też mogą zrobić niezłe zamieszanie. I co to? Mikilajer kończy się ładować. Dostał bułę od STI. Póki co jest przewaga krabów. Już Bartuś 1-0. zginął. Mario wjeżdża na kapa, objeżdża Arciego. Konu zginie. Zobaczmy teraz tak zwane dożynki. Do zera. Jedna z najszybszych Szczyty. rund. Bardzo szybka runda, no Dopiero pierwsze. jednostronne. Jednostronne, co widać zresztą po samych obrażeniach, jak Tak. się przedstawiają. Zobaczmy, AMX 1390, 2000, prawie 2000 obrażeń. I do tego Batchat i lajcik na plecach też robiło swoje. Ogólnie widzów zapraszamy, możecie składać podania do Draka o admina ligi. Brakuje nam rąk do pracy, głosów. Tak, dokładnie. Tak, nie każdy ma płacone od ojca dyrektora, jak mister tankista. My jesteśmy tylko z doskoku. Bardzo dobry żart, bardzo dobry. Po prostu uśmiałem się po pachy, no.
Chyba Rokol będziemy musieli sobie podyskutować potem o No, tym. Może przeciwno. niekoniecznie na wizji. Słyszałem, że tam ojciec dyrektor ma płaci, no my to tam z doskoku, charytatywnie. Ja nic nie wiem. W ramach, aha, no to tobie też nie płaci. Powiem ci, mister tankista, powiem ci tak, że trzeba z nim pogadać. Zapraszamy do subskrypcji kanału i do dużej ilości lajków. Jest to co komentować. Ujmę to Dobrze, tak. gadu, gadu, ile czasu jeszcze drużyny mają? Fansik to jest taki nasz bulldog zasad. To on u nas chrania nam, dotrzymuje regulaminu. Że. Także. Póki co pierwsza runda jednostronna. Kraby wygrały obronę bez utraty ani jednego czołgu. Kto przegrał? Ogólnie jest jedna z fajniejszych rund na tej mapie, jaką widziałem. Dwie trójki, STI, piątka, STI. Czyli znowu bez spotera. Makos Lorka. Odsłoniłeś Wansika. A, Wansika, przepraszam. No. Ach. Tak, ustalony poranek. Obiekt Dobrze, 140 wszystko ładnie się matcem. zgadza Dwie piątki, punktowo jak dwie trójki, najbardziej. Lorka. Rezerwowi czekają. Można zaczynać. Po stronie Krab Adam Cichy, który w ostatnim tygodniu nabił ładne WN8, z tego co widziałem, na WOD Polska na stronie na Facebooku. Ale no, było uwiecznione, tak? Także rekordzista serwera. Ale w tym spotkaniu w rezerwie. No tak, składy w sumie nie zmieniły się. Jedynie kraby wzięły artylerię do rozbijania kampy. Lorkę 155-51. Bardzo dobra artyleria. Mobilna, szybko strzela. Potrafi też celnie strzelić. Zobaczmy, jak wykonają ten atak. Ale zobaczmy na klan Bob. Ultra kampa na zamku. Spodziewałem się chyba ataku od linii K. Ale zauważmy, jest rower w obiekcie 140. Strucla w babczacie mogą podświecić, grać ładnie podarte, dopóki je trójki nie dojadą na pole bitwy. Tak, E3 Mario się świeci, i siódmy Mister Scott wyświecony. Czekamy na pocisk od artylerii. Mister Scott jest bardzo ładnie eksponowany dla artylerii.
Mario również i padł pierwszy strzał już za 300. Zauważmy, dwie trójki powoli toczą się, dojeżdżając na pole bitwy. Ale ten atak jest statyczny. Bardzo. No, zdecydowanie grają pod artylerię, no nie robią tak agresywnego wejścia jak zrobili Boby w poprzednim meczu, co się Leopard wyświecony. skończyło się Aj, rozbiciem. pocisk przeleciał. Nie wiem od kogo. Przewaga HP po stronie klanu Krab. No. Piątki podjeżdżają. Trójki też dojeżdżają. Zeszyt i Archie. Rower wyświecił konusa. No, póki co Makos 670 obrażeń zadał. Szuka celu. Mister Scott dostał bułę. Ole mi kamerę odrzuciło. Nie wiem, co się dzieje. Piękny A strzał. piękny strzał. Dobra. Bardzo ładny strzał był. Amorak. Bartus 107 na wykończeniu. Mario to samo. Konus. Dwa dobre strzały. Bartus ginie. Te trójki dojeżdżają. No, piątki są już na. No nie mają za wiele HP. O, Mako skończy Bartusia. No i w tym momencie I wiadomo. zobaczmy, podjeżdża Barczat, kończy ładować. Czy będzie seria w konusa? Kraby zamieniają się czołgami. Teraz te trójki wyjeżdżają. Będą osłaniały piątki. No niestety Sneaklayer zginął. Strusla dobija konusa. Ten błąd z kamerą jest uciążliwy. Tak, niestety. Właśnie przerzuciło mnie na artylerię. Trzy jeden. Rower mógłby się pokusić o branie kapa. Tak, ale Już na kraby rozgrywie. powoli sukcesywnie rozpracowują kambę Bobów. Póki co utracili tylko Barczat jeden znowu czołg. wyjeżdża. Amorak. La Cosa Nostra wyjeżdża z tej. Aj, znowu przerzucił mnie na artylerię. Arch kończy lot. Oj, poszedł Piękny Amor. amorak. Wieża padła. Został sam Mister Scott.
No i mamy 2-0 już. No, Kraby stracili tylko 3 czołgi, no ale Makos w artylerii bardzo ładnie grał. Widać. I teraz. No, już ktoś się wyrywa do przodu. I teraz jedna z ciekawszych map. Ale zawsze może być comeback. Doświadczyliśmy tego w ostatnim naszym meczu. Tak, dokładnie. Zawsze jest szansa. Nie można się poddawać. Wystarczy trochę skupienia i focus fire'a i losy bitwy się odmieniają. Ogólnie ale co chcesz usłyszeć? Byłem trochę zajęty, dostałem wiadomość od pewnej miłej pani, ale liga ważniejsza, musi poczekać na odpowiedź. Nie, to nie, akurat nie mam mucia. Widzę, żarty się dzisiaj trzymają was, panowie. To wansik ma taki, tak to wansik ma. Nie chcę się puścić. Oj, Wansik, do dowódcy takie żarty. Ujmę to tak, jak powiedział Mister Tankista do mnie. Pogadamy poza wizją. Sekund, to ja się nawodnię. Tak, żebyś tam gdzieś tam nie zemdlał z drugiej strony. Trzeba się nawadniać. Spoko, chyba Dzisiaj. ma kto mnie jeszcze ratować, nie wiem. Jak coś, Jeśli to podaj adres wystarczająco mi. głośno upadnę, jeśli wystarczająco głośno upadnę, to może sąsiedzi usłyszą. 113. Dwie 113. Tak, Fasik nie do wybrać na czołgu. Nie pograsz sobie w tym Tak, spotkaniu. dokładnie, wszystko ładnie nam się zgadza. 2 9 8, można ruszać. A 113 bardzo ciekawy wybór.
Ogólnie skillowy czołg. Ujmę to tak, że trzeba mieć dobrą załogę. Ach, Często padający amorak, częste podpałki. jeżdżąca zapalniczka, tak mówisz? Tak, ale jeżeli się ogarnie załogę, jeden z lepszych chywików na 10 tierze, według mnie, bardzo często wybór graczy pecetowych na bitwach klanowych, drużynówkach, etc. No dobrze, to jak się przedstawiają w takim razie składy na Ruinbergu? 213, T57 Heavy, Batchat, AMX1390, 210 trójki, to są czołgi Krabów, a Band of Brothers polegają na M53, 55, dwóch Batchatach, STI, IS-7, T57 Heavy i T110 E5. Oj, mała kolizja po stronie krabów. O, przyblokowanie. Tak, bardzo szeroko. Tak, Sneaky Lawyer będzie im pilnował przejazdu. A cokolwiek będzie chciał z tamtej strony wyjechać, no to w tym momencie dostanie dwie potężne piguły. Piękna buła Bastona. Długa. Tak. Komuś został bułę. Tak, a chłopy Aj, znowu jadą chybiony bardzo strzał. agresywnie. Aston okładany. Mógłby się pokusić o objazd miastem. Tak, Arda jechał, się trzyma. tak. Sneaky Larry pojechał do miasta. Arda się przestawia. Chyba czuję w kościach, co się dzieje. Czuję zimny oddech Lighta na swoim karku. Plecach. Nicky Lair jeszcze nie wyświecony. Batchat jedzie do miasta, jakby przeczuwał, co się dzieje. Przewaga HP po stronie planu Krab. Sneaky Lawyer przekrada się. Sneaky Lawyer się przekrada. Sneaky Lair ucieka Babczatowi, ale nie wiem, czy mu się to uda. Jednak mobilność jest po stronie Babczata. Aj, udało się. Tak, Leopard postanowił się przeładować w tym momencie. Sneaky Lair chyba Ale szuka, no znów. szuka tego przejazdu, szuka tego okienka, gdzie, w którym mógłby się podkraść do Nickelora i ustrzy. Aj, zderzyli się. Ale zobaczmy, Sneaky Lair zawraca. Ale zobaczmy, Konus dojeżdża do Leoparda. Może być ciekawa wymiana w mieście. Mario na przeładowaniu, nie wiadomo dlaczego. No wyjechał, wystrzelił dwa pociski chyba. Aj, tu No i dał się, zginął tak, dał się łapić Konus. niestety, no. I Focus Fire na Leoparda. Amorak. Sneaky Lair na przeładowaniu. Leopard ginie. 3-0. 3-1. O, Nickelor ściąga zeszyta we trójce.
IQ wyjeżdża na Mister Szkota i... Już dożynki. Tak. I została Arta. Ciekawe, czy będzie jakiś magiczny one shot na sam koniec. No Nie. niestety, Sneaky Lair nie Niestety nie. pozostawia wątpliwości temu. No, bardzo jednostronny mecz. 3-0 dla Krabów. No to tym akcentem dziękujemy za oglądanie. Kończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Wansik. Wansik, że tak ujmijmy. Wanstypeks. Dobrze. Do następnego.